Polonia Stomil, kolejny w Warszawie ligowy mecz bez udziału publiczności, ale za to ze wzmocnionymi siłami porządkowymi. Przed spotkaniem trener czarnych koszul Mieczysław Broniszewski był pewny swego. Tylko nas interesuje zwycięstwo. Jednak w pierwszej połowie przeważał Stomil. Tu znakomitej sytuacji nie wykorzystał Jacek Hańko. Dopiero w 33 minucie pierwsza groźna akcja gospodarzy przyniosła im prowadzenie. Gola strzelił Andrzej Katczak. Po przerwie było już ciekawiej. W tym przypadku 100% sytuacji nie wykorzystał najlepszy w zespole Polonii Mikulena. Kilka minut później był remis. Dośrodkował kadrowicz Jacek Płóciennik, a bramkę strzelił Andrzej Jasiński. Gospodarze mieli jeszcze szansę na zwycięstwo. Jednak ani Michał Żewłakow, ani Arkadiusz Bąk nie potrafili pokonać bramkarza Stomilu Sylwestra Wyłupskiego. W Warszawie po słabym meczu Polonia Stomil 1-1.